To ja jeszcze może, panie radny. No, mówił pan o komunikacji, więc ja bym chciał w temacie komunikacyjnym zostać. Chodzi mi o komunikację indywidualną. Miasto argumentuje, że mieszkańcy gminy, tych sołec, wjeżdżają, przejeżdżają, rozjeżdżają drogi miejskie, a mieszkańcy Słupska za to płacą. Jak państwo do takiego argumentu się odnosi? To znaczy, ja powiem tak, my w ogóle na takim poziomie argumentów nie chcielibyśmy dyskutować, ponieważ musielibyśmy przyznać się do tego, że albo jesteśmy nierozsądni, albo bardzo ignorujemy i poniżamy wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego, bo przecież to nie jest tak skonstruowane tylko w województwie pomorskim, w mieście Słupsk i gminie Słupsk, że tylko w tym układzie administracyjnym i samorządowym tak to działa, że jedni mieszkańcy przyjeżdżają do drugich i niszczą. Tylko tak to niestety funkcjonuje i też pewnie będzie mówione przy edukacji, że duże miasta, średnie miasta są zawsze jakimś ośrodkiem, do którego przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy. I gdyby tego nie było, gdybyśmy poszli w takim kierunku, takiej retoryki, to dzisiaj chyba by doszło do tego, że na styku miast i gmin wiejskich, na styku elementów rekreacyjnych, jakie są ścieżki rowerowe, dochodziłoby do bujek, bo przecież to jest jakiś absurd, żeby pokazywać to w ten sposób, że przyjeżdżają tylko mieszkańcy Słupsk, gminy Słupsk i rozjeżdżają, bo przecież ci mieszkańcy nie przyjeżdżają do miasta Słupsk, żeby te drogi rozjechać. Przyjeżdżają najczęściej albo, bo tam się uczą, bo taki jest system edukacji, że szkoły ponadpodstawowe są prowadzone przez miasta na prawach powiatu. Stąd niedawno ten sygnał od nas, o którym będziemy pewnie mówić, żeby może miasto pozbyło się tego problemu, jak sobie z nim nie może radzić. Natomiast przyjeżdżają po coś, tak? Przyjeżdżają albo do pracy, albo na zakupy, albo korzystają z gmin, z miejskich, czy publicznych ośrodków rekreacji, czy ośrodków kulturalnych. I my od początku o tym mówimy, że to jest w ogóle jakieś dzielenie mieszkańców na jakieś dziwne kategorie, bo przecież nikt dzisiaj się nie zastanawia nad tym, że firmy, punkty sprzedaży czy jednostki kulturalne w ogóle istnieją dzięki temu, że jest zapotrzebowanie na zakupy czy zapotrzebowanie na korzystanie z tych obiektów, czy też są to pracownicy, którzy przyjeżdżają, bo bez tych pracowników te instytucje czy te firmy by nie istniały. Więc moja odpowiedź jest taka, że ja na takie argumenty nie jestem gotowy z szacunku dla mieszkańców naszych i mieszkańców miasta Słupska, bo przecież mamy tam rodziny, przyjaciół, ci mieszkańcy do nas jeżdżą, korzystają z naszych ścieżek rowerowych. My się cieszymy, jak przyjeżdżają do naszych centrów aktywności lokalnej czy naszego parku wodnego, ale przede wszystkim cieszymy się z tego, że jest wzajemny szacunek. I gdybyśmy na tym, przy tym stole dzisiaj dyskutowali na takim poziomie, to ja nie wiem, co by musiało powiedzieć, nie wiem, miasto Ustka, które, no nie oszukujmy się, w całym roku największa ilość osób, która w mieście Ustka się pojawia, to jest miasto Słupsk i gminy ościenne i co? Mielibyśmy również z nimi w taki sposób partycypować. My uważamy w ten sposób, tak jak wcześniej to było podkreślane, jeśli do tej pory nikt do nas nie występował o to, żebyśmy w czymś pomogli, bo my zawsze jesteśmy gotowi pomóc. Natomiast mówimy, że jeżeli chodzi o instytucje, które, to jest powszechnie mówione, są utrzymywane przez miasta, korzystają z niej, brzydko powiem, nawet nas obrażają tutaj mieszkańców, pasożyty. No przecież my płacimy za bilety. To my przyjeżdżamy, korzystając z konkretnej oferty, decydujemy się na cenę tej usługi, na jakość tej usługi, czy też na propozycję tej usługi. Więc myślę, że nie warto w tą polemikę wchodzić, bo ona niestety została napędzona celowo, tak, żeby pokazać, że my tu rozjeżdżamy, my tu niszczymy, bo przecież, tak jak powiedziałem na początku, nikt nie jedzie po to, żeby niszczyć. No, tak samo jak nikt nie biega po ścieżkach rowerowych do Swołowa i z powrotem, po to, żeby je zniszczyć. Proszę, ale zdecydowanie jednak, bo też miasto używa troszkę innych argumentów. Chciałbym się państwu do tego odnieść. Chodzi o to, że gmina w uproszczeniu dość ochoczo i słusznie we własnym interesie przygotowuje tereny mieszkaniowe, inwestycyjne, bardzo blisko terenów miejskich, natomiast nie jest w stanie zapewnić później komunikacji tych terenów. Podano tutaj konkretny przykład, że państwo przygotowujecie tereny inwestycyjne blisko obwodnicy, po czym występujecie do miasta z wnioskiem o połączenie drogi gminnej i tą wiejską. Na to zresztą miasto odmówiło państwu. O to tutaj chodziło, że Siemiennice, gdzie w państwa planach są przewidziane nawet na 40 tysięcy mieszkańców, takie padły liczby. Zostawmy to na, jak w przyszłości będzie, nie wykluczyć można tego, że bardzo dużo ludzi będzie przenosić się rzeczywiście poza miasto, ale już skomunikowanie tych terenów z miastem, gdzie
ci ludzie jeżdżą nie po to, żeby rozjeżdżać, ale rzeczywiście, żeby żyć i korzystać z przedszkoli szkół w mieście, Państwo nie potraficie, albo nie macie możliwości raczej bardziej, nie potraficie, to odpowie? Bo to jest złe określenie, skomunikować tych terenów. I padł kolejny argument, tak, że być może kwestie Siemian rozwiąże sprawa budowy drugiego etapu ringu, ale to miasto będzie miało wielomilionowe wkłady, a Państwo w tym projekcie nie będziecie finansowo partycypować. Więc tak argumenty padły i do takich argumentów to się odnosi. Szanowni Państwo, właśnie takim bardzo dobrym przykładem jest ten teren inwestycyjny w Płaszewku, tak, i to połączenie ulicy Inwestycyjnej z ulicą Gdyńską. Zresztą przy każdym miejscowym planie, miejscowy plan gmina nie opracowuje w zamknięciu. Z ustawy wynika, że każdy miejscowy plan musi być uzgodniony i uzyskać, musi akceptację sąsiednich samorządów. Czy to będzie miasto, czy to będzie też inna gmina wiejska. Więc te rozwiązania komunikacyjne i te połączenia pomiędzy poszczególnymi samorządami już są jak gdyby ustalone, zaopiniowane przez wszystkie samorządy na etapie miejscowego planu. Jeśli chodzi właśnie o tą ulicę Inwestycyjną i ulicę Gdyńską, ten temat został wypracowany, uzgodniony 10 lat temu, nie tylko w momencie uchwalania przez gminę miejscowego planu, ale również przy planowaniu tej inwestycji, czyli uzbrojenia tego terenu. Wówczas nasze deklaracje były takie, że włączymy się w ulicę Gdyńską pod warunkiem, że to będzie tylko droga, która będzie służyła dla samochodów osobowych, będzie zakaz samochodów jakby ciężarowych. Biorąc pod uwagę jak gdyby ten teren zabudowany wzdłuż całej ulicy Gdyńskiej i to, że ulica Gdyńska też wymaga jakby tej przebudowy czy modernizacji. W tych naszych ustaleniach też było, że my na własny koszt przebudujemy również tą zatokę, bo tam się akurat w tym momencie włączamy. Kolejny przykład, Szanowni Państwo, to jest właśnie to udrożnienie ulicy Kaszubskiej, czyli te deklaracje miasta, że po włączeniu sołectwa Siemianice w teren administracyjny miasta zostanie wykonany etap ringu od ulicy Portowej, dzisiaj to już mamy od ulicy Bałtyckiej, bo miasto zmieniło decyzję w tym zakresie, do ulicy właśnie Kaszubskiej, a później aż tam do drogi krajowej nr 6 przed Redzikowem. Szanowni Państwo, nie byłoby takich deklaracji, gdyby nie starania tak naprawdę większości mieszkańców gminy Słupsk. Bo pamiętacie wszyscy Państwo, byliście na wspólnej konferencji prasowej z panem posłem Millerem, z samorządowcami, w tym zastępca mnie reprezentował na tym spotkaniu, gdzie ogłoszono decyzję, że rezygnujemy z obwodnicy na rzecz dokończenia słupskiego ringu. Ta decyzja bardzo ucieszyła nas, a przede wszystkim mieszkańców gminy Słupsk, bo jak pamiętacie, te dwa proponowane korytarze obwodnicy przebiegały w tam ponad 90% przez teren gminy Słupsk. I zaraz po tej decyzji rządu wystąpiliśmy, zresztą tu specjalnie przygotowaliśmy, żeby być wiarygodnym, pisma, które ja skierowałam do pani prezydent. I tak zresztą w tych rozmowach, może mniej oficjalnych, dotyczących właśnie zmiany tej decyzji z zakresu obwodnicy, rezygnacji obwodnicy na rzecz dokończenia ringu, że wspólnie będziemy realizować ten ring. Czyli gmina Kobylnica tu na swoim terenie plus ten kawałek na terenie miasta. Miasto, ten pierwszy etap ringu, na którym miastu bardzo zależy. I ten kolejny etap, czyli od ulicy Portowej do ulicy Kaszubskiej, wspólnie miasto z gminą Słupsk mieliśmy to zrealizować. I w tym piśmie, i tak faktycznie było w tych naszych rozmowach, że chcieliśmy ten ciężar jakby nawet całego procesu inwestycyjnego wziąć na siebie, żebyśmy to my na zasadzie powierzenia nam tego zadania gminie Słupsk zadeklarowaliśmy, że wymagany wkład własny
czyli 50% tego wymaganego wkładu własnego pokryjemy z naszego budżetu, bo takie były rozmowy, że na realizację tego odcinka ringu będziemy starać się uzyskać dofinansowanie z rządowego tego programu na rzecz rozwoju ziemi słupskiej, czyli tak zwane rekompensaty za lokalizację tarczy w Redzikowie. Kolejny przykład. Jaka była odpowiedź? Odpowiedź była pozytywna, pani prezydent. Za wyjątkiem tego, że miasto zadeklarowało, że nie, będzie jak gdyby, to miasto będzie prowadziło ten proces inwestycyjny, natomiast w tym piśmie pani prezydent i w rozmowie, bo przecież te rozmowy też się toczyły, my normalnie współpracowaliśmy do 29 grudnia ubiegłego roku. I wiele fajnych projektów udało nam się wspólnie zrealizować. I odpowiedź była tylko taka nawet prośba pani prezydent, żebyśmy zaakceptowali zmianę przebiegu tego odcinka ringu. Nie z ulicy Portowej, tam gdzie dzisiaj jest rondo, tylko ze względów takich właśnie, żeby miasto mogło uzbroić sobie więcej terenów inwestycyjnych, żeby to właśnie była ulica Bałtycka, czyli połączenie z ulicą Morską. Więc jak najbardziej odpowiedź była taka pozytywna i my w naszym projekcie, w naszym budżecie, już nie projekcie, w naszym budżecie zagwarantowaliśmy 350 tysięcy złotych na udział gminy, bo tak się też domówiliśmy z panią prezydent, na udział gminy w wysokości 50% pokrycia kosztów opracowania dokumentacji technicznej. I tak naprawdę, gdyby nie ta uchwała Rady Miasta, dzisiaj najprawdopodobniej byśmy wspólnie przygotowywali dokumentację przetargową na wyłonienie projektantów tego odcinka i te prace by się w końcu rozpoczęły. Dzisiaj to wszystko zostało dla mnie ze niezrozumiałych względów zablokowane. To jest jakby kolejny dowód na to, że naprawdę plany wspólnych realizacji inwestycji, tych drogowych, były przedmiotem rozmów i ustaleń od bardzo dawna. Podobnie jest, jeśli chodzi o te połączenia drogowe, szanowni państwo, te, które dzisiaj miasto mówi, to jest połączenie Legionów, ulicy Legionów Polskich z Aleją Lipową w Bierkowie. Ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj taka informacja jest, że na ulicę Legionów miasto uzyskało dofinansowanie rządowego funduszu dróg tych samorządowych. Natomiast projekt bez pozwolenia na budowę na realizację tej drogi i po stronie terenów gminy Słupsk i po stronie miasta został opracowany już w 2014 roku. Więc to też była planowana i wspólna inwestycja i oczywiście jak miasto, uzyskując teraz dofinansowanie z tego Funduszu Dróg Samorządowych, zrealizuje, my na pewno się połączymy, żeby to była jeden ciąg komunikacyjny. Kolejna droga to jest ulica Grunwaldzka i połączenie ze Strzelinem, żeby taki bypass był też, jeśli chodzi o dojazd na tereny te gminy nadmorskie. Również dokumentacja jest opracowana bez pozwolenia na budowę, bo oczywiście pozwolenie ma tylko pewien okres ważności, 3 lata. I też wspólnie przy udziale środków z Unii Europejskiej te dokumentacje były opracowywane i plany wspólnej realizacji. Więc nieprawdą jest to, że gmina nie chce współfinansować takich połączeń drogowych, które by udrożniły dzisiejsze jakieś trudności, tak, w dojeździe do miasta, czy też w dostaniu się mieszkańców Słupska, bo proszę też mieć na uwadze, że w wielu naszych zakładach, no przykładem jest firma Fiskars w Łynkówku, z którą wspólnie występowaliśmy do miasta Słupska, też jest tu pismo państwu pokazane, od wielu lat chcielibyśmy wspólnie wybudować tam sygnalizację świetną, żeby ci pracownicy, mieszkańcy miasta Słupska, ich jest ponad 70% właśnie w tej firmie zatrudnionych, to są mieszkańcy Słupska, mogli spokojnie wyjechać sobie na drogę krajową 21 i po pracy dotrzeć do swoich miejsc zamieszkania.
Więc tych przykładów wspólnych realizacji jest bardzo wiele. Ale udało się też, proszę Państwa, i też chcę króciutko tylko powiedzieć, tak? Udało się i o tym trzeba też mówić, bo przynajmniej nasza taka polityka zawsze była i nasze takie patrzenie. Róbmy takie projekty, z których będą zadowoleni mieszkańcy całego regionu słupskiego. To schronisko, o którym dzisiaj mówimy. I może zdradzę jakieś takie trochę kuluary tego, jak doszło do tego, że wszystkie samorządy są dzisiaj współwłaścicielami tego schroniska i jak doszło do realizacji tego schroniska. Gdyby nie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na pewno nie stać nas by było, mówię o wszystkich samorządach plus miasto Słupsk, na to, żebyśmy 6 milionów czy ponad 6 milionów w ciągu tak krótkiego czasu taką inwestycję za taką kwotę żebyśmy zrealizowali. Ale wtedy dzięki też jakby wspólnej determinacji i naszemu pomysłowi, bo to był czas, kiedy gmina do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oddała ponad 15 milionów z tytułu wycinki drzew na bazie w Redzikowie. Wtedy padł z naszej strony taki pomysł, jeżeli gmina nie może odzyskać tych pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu, bo faktycznie nie mogliśmy odzyskać, to może zaproponujmy Wojewódzkiemu Funduszowi taką inwestycję, która będzie służyła całemu regionowi słupskiemu. I wtedy padł pomysł schronisko dla zwierząt. Ja pamiętam, jak ja z panem wiceprezydentem Biernackim pojechaliśmy do pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ten pomysł uzyskał akceptację. Ku radości wszystkim, bo od wielu lat był plan budowy takiego wspólnego schroniska. Czyli łącząc siły i mając wspólne plany, naprawdę dużo fajnych projektów można na terenie całego regionu zrealizować. Bardzo proszę teraz... Ja pani wójt, takie jedno zdanie mógłbym dodać, bo to co pan redaktor powiedział, to się idealnie wpisuje w to, co jest nawet wczoraj wybrzmiało. Tylko dwa zdania krótko. Właśnie temat połączenia drogowego do Siemianic i spłaszczenie go do tematu wybudowania przez miasto drogi gminnej, miejskiej na potrzeby mieszkańców Siemianic, bo to jest od kilku tygodni argument wiodący. Szanowni Państwo, wielki wysiłek mieszkańców gminy Słupsk, gminy Koblenica i miasta Słupsk dał mandat, podkreślam, mandat do tego, żeby poseł ziemi słupskiej, pan Piotr Müller, mógł w ogóle spróbować pomóc, i za to mu dziękujemy i dziękowaliśmy na tej konferencji, o której mówiła pani wójt, pomóc zrobić pewien precedens w Polsce, bo przecież te obwodnice były w programie 100 obwodnic na stulecie niepodległości. I spłaszczenie tego sukcesu wszystkich ludzi, bo przecież to były ogromne, to były tysiące inicjatyw mieszkańców do tego, żeby ta obwodnica ani wschodnia, ani zachodnia nie powstała, a poszliśmy w kierunku pełnego ringu. To nie chodzi o jeden odcinek, to chodzi o cały ring. I sukces tej inicjatywy to nie jest spłaszczenie do drogi gminnej czy miejskiej, tylko do rozwiązania problemów jednej miejscowości, tylko rozwiązania problemów komunikacyjnych całego regionu, ponieważ z tych spotkań z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych wynikało, że zbudowanie obwodnic nie rozwiąże problemów całego regionu, tylko ogólno przylotowego tranzytu. To tak ad vocem. I druga sprawa ważna też z mojego punktu widzenia, to co pan powiedział, to narzucenie miastu rozwiązania problemów komunikacyjnych. Polityka inwestycyjna gminy Słupskiej jest od wielu lat taka sama i lokowanie środków w uzbrojenie terenów inwestycyjnych w pobliżu węzłów transportowych ma swój sens i logikę, żebyśmy zarabiali na kolejne inwestycje. Natomiast wzorowy przykład ulicy inwestycyjnej. Szanowni Państwo, to co zostało pokazane w ulotkach, możecie to zweryfikować, spytać. To jest nasz pomysł, nasz wniosek, żeby wzorowo, modelowo wykorzystać komunikację miejską i żeby przepuścić ją przez całą strefę ekonomiczną z tego prostego powodu, że my wręcz czekaliśmy, mówię my, czyli my i przewoźnik, na to, żeby udało się gminie Słupsk zrealizować tę inwestycję w całości, ponieważ jak pan zauważyć, Państwo zauważycie, chociażby na ulicy Westerplatte, korki są rano i po południu w tą samą stronę. Czyli fakt jest taki, że to nie są mieszkańcy z powiatu. Bo gdyby tak było, to korek po południu powinien być do góry, a nie na dół. Tak? Natomiast
Wiemy dobrze, że na strefę inwestycyjną tą i na strefę przemysłową naszą, gminną, na ulicy Przemysłowej w Gubinie dojeżdża kilkaset osób, jak nie już w tysiącach, mieszkańców Słupska, chociaż z tego wiemy, że jedną firmę obsługujemy sami, naszym transportem. I żeby właśnie rozwiązać ten problem, to pomysł był genialny, który prezentowano wielokrotnie przez specjalistów, nawet pan, który opiniował koncepcję, później strategię transportową miasta Słupska. Pokazuje, że wzorowym rozwiązaniem komunikacji miejskiej jest wsadzenie, powiem brzydko, jak największej liczby pasażerów na jak najkrótszym odcinku. I ten pomysł, który jest dzisiaj namalowany, czyli wydłużenie linii 1 poprzez strefę inwestycyjną w Płaszewku do Głobina i nawrót koło Guby Pomorskiej, to jest właśnie ta polityka, która od 2 lat była oczekiwana przez nas i przez przewoźnika, żebyśmy przejęli kilkaset osób albo nawet w tysiącach, a wystarczyło tylko wybudować pętlę autobusową koło Guby Pomorskiej, gdzie to my wystąpiliśmy do Gdaki z taką inicjatywą. Niestety po stronie miasta dzisiaj zabrakło tej inicjatywy, więc to jest bardzo krzywdzący argument, bo nam właśnie zależało na tym, żeby z tej strony pojechały tylko auta osobowe, ale przede wszystkim komunikacja miejska, bo przecież ona odkorkuje tą stronę miasta, a poza tym pozwoli na to, żeby do szpitala był alternatywny dojazd. Także tyle ad vocem tej wypowiedzi.